Dzień dobry, witam Państwa serdecznie, nazywam się Jarosław Kaczmarczyk, jestem przewodnikiem turystycznym, pilotem wycieczek również. Moim obszarem zainteresowań jest przede wszystkim Trójmiasto, Gdańsk, Sopot, Gdynia, województwo pomorskie, ale również, jeżeli jest taka potrzeba, mam takie uprawnienia, aby z Państwem pojechać na Warmię, na Mazury i również do miasta Toruń. Teraz znajdujemy się na rynku, na długim targu, na głównym rynku gdańskim. Za mną najbardziej takie, można powiedzieć, reprezentacyjne budowle tego rynku, dwór Artusa. Jeżeli chcecie się Państwo dowiedzieć, co w tym dworze Artusa się działo, jak tradycja arturiańska w tym dworze była kultywowana i dlaczego mówiono tam, żeby żyć, to trzeba pić, to zapraszam na opowiastki i na spacer ze mną. Perspektywa ulicy Długiej w Kłębi. Traktu Królewskiego, bo tak go tutaj nazywamy. Każde szanujące się miasto taki trakt powinno posiadać. I posiada. Gdańsk jest to ulica Długa. Dlatego, że tam wjeżdżali królowie. Jeżeli chcecie się Państwo dowiedzieć, ile czasu im zajmował przejazd tutaj na główny rynek i co się po drodze działo, to również zapraszam na spacer. Jesteśmy na ulicy Mariackiej w Gdańsku. Za mną kamienica Gotyk pod numerem 1. Jedna z najstarszych kamienic gdańskich. Jak Państwo zobaczą, związana częściowo z Mikołajem Kopernikiem. Jego postać, pierniki toruńskie. Dlaczego z Kopernikiem? Zapraszam na wędrówkę. Dlaczego tutaj Anna Schilling wróciła? Zapraszam na wędrówkę. I co Kopernik miał wspólnego z Gdańskiem i z Anną Schilling? Zapraszam na wędrówkę.